Jednym z największych odkryć i supermocy jest to, że już wiesz, że nie wszyscy ludzie są tacy sami, nie wszyscy myślą, czują i zachowują się tak samo. Niektórzy działają zupełnie inaczej, zupełnie odwrotnie niż ty. Niektórzy są patologicznymi kłamcami i nie tylko kłamią, ale udają kogoś, kim nie są. Całe ich życie. To jedno wielkie kłamstwo. Jeżeli zaczynasz się czuć przy kimś dziwnie, niespokojnie, ciśnienie wzrasta, może mówisz podniesionym głosem, a może to on tak mówi, twoja intuicja, twoje ciało podpowiada ci, że coś tu jest nie tak. Nie ignoruj takich sygnałów, nie angażuj się w taką relację emocjonalnie, daj sobie trochę czasu, by zweryfikować, czy ten schemat się powtarza? Gdy czujesz się źle przy danej osobie, to lepiej ograniczyć lub wykluczyć z kimś takim kontakty. Jeśli jesteś oceniany, krytykowany, porównywany, czujesz się gorszy, mniejszy, nieakceptowany, nie możesz dojść do głosu, albo toksyczna osoba ci przerywa, skupia się tylko na sobie. Nie potrafi czy nie chce spojrzeć na to z Twojego punktu widzenia, z Twojej perspektywy. Narcyz musi być w centrum zainteresowania, w centrum uwagi. Musi być kimś wyróżniającym się spośród innych ludzi, czy to poprzez status, ubranie, pieniądze, wywyższanie się także kosztem innych. Gdy czujesz się zestresowany, gdy czujesz niepokój, gdy masz się z kimś takim spotkać, a może jak widzisz, że do ciebie dzwoni, nie chcesz odbierać, nie chcesz rozmawiać, oddzwaniać, ani widzieć tej nazwy na wyświetlaczu. Toksyczne osoby będą o tobie plotkować za plecami, w niekorzystnym świetle będą dorabiać, wymyślać przeróżne historie na twój temat, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Toksyczne osoby nie uszanują Twoich granic i będą starać się je przekraczać. Bądź asertywny, naucz się asertywności i tego by pozostać przy swoim zdaniu, tego by używać słowa nie. Toksyczne osoby nie uznają słowa nie, spotkasz się z negatywną reakcją, a z czasem spróbują zmienić Twoje zdanie na tak. Nie pozwól na to, nie zmieniaj swojego zdania. Nie użeraj się z takimi osobami, ignoruj je, nie reaguj, a najlepiej wyklucz ze swojego życia. Nie licz na to, że możliwy jest z kimś takim, toksycznym, jakikolwiek kompromis, bo to zwyczajnie nie jest możliwe.